bądź za granicą. Na program Bar zaprasza firma Zbyszko, producent napoju Polo Cocta. Raport otwarcia, w którym ministrowie Leszka Millera podsumowali gospodarcze rządy Jerzego Buzka, okazał się jedną wielką bzdurą. O tym, jak ludzie lewicy chcieli zmiażdżyć poprzedników, a przygnietli samych siebie, opowiemy w Biznes Informacjach 11 minut przed północą. Pełnia księżyca budzi demony. Dzieją się rzeczy, których rozum nie jest w stanie pojąć. Tajne archiwum otwiera swoje podwoje. Czy Mulder i Scully znajdą odpowiedź na pytanie nurtujące ludzkość? Nigdy nie wiadomo, gdzie kończy się prawda, a zaczyna fałsz. Czwartek o 22:40. Bliska przyszłość. W ośrodku eksperymentów genetycznych dochodzi do buntu. Wśród uciekinierów była również ona. Piękna kobieta, obdarzona niezwykłym refleksem, siłą i wdziękiem. Przeciwnik nie do pokonania. Telewizyjny debiut Jamesa Camerona. Cień Anioła. W piątek o 22:50. Krzyś marzył, że tak jak jego ojciec, będzie rolnikiem. Jednak kilka miesięcy temu uległ groźnemu wypadkowi. Pomagając tacie, stracił rękę. By chłopiec mógł uczyć się i pracować, niezbędna jest proteza. Jej koszt to 80 tysięcy złotych. Rodzice chłopca nie są w stanie sfinansować jej zakupu. Jeśli chcesz pomóc, wyślij SMS o treści Krzysztof pod numer 7301. Chciałeś tańczyć. Dokąd?